Cześć Emilka. Cześć Aga. I jak tam emocje po powrocie do Polski? Fajnie, zimno. Zimno, no zimno, ale podobno w Stanach też nie jest za ciepło, więc spoko. Na Florydzie jest ciepło. No tak, właśnie powiedz nam kilka słów o sobie. Gdzie byłaś au pair, ile dzieci miałaś i tak dalej. Ja byłam au pair na Florydzie, byłam tam 2 lata. Byłam u tej samej rodziny. Miałam do opieki jedno dziecko, dziewczynka bardzo słodka. Kiedy przyjechałam, miała 2 latka, kiedy wyjechałam, miała 4. I moja host mama w ogóle też była Polką, także to było troszeczkę ułatwienie dla mnie z językiem polskim, ponieważ głównie rozmawialiśmy po angielsku, ale jednak jak czegoś na początku nie wiedziałam, to łatwiej było mi porozumieć się z nią po polsku, niż szukać w translatorze. A skąd pojawił się pomysł na wzięcie udziału w programie au pair? Ojejku, mój pomysł to już był w mojej głowie w gimnazjum. Tak? Tak. Przeczytałam kiedyś jakoś przez przypadek w internecie, nie wiem, na Facebooku, czy gdzieś po prostu rzuciła mi się reklama z au pair. I zaczęłam po prostu czytać wtedy o tym programie, zaczęłam oglądać wszystkie vlogi na YouTubie. No i czekałam, aż skończę liceum, tak jak większość z was. I po liceum powiedziałam moim rodzicom, wyjeżdżam na au pair. A wtedy mój tata powiedział, nie. Nie, powiedział, jesteś za młoda, gdzie ty tam pojedziesz, na drugi koniec świata. No ja wtedy byłam grzecznym dzieckiem, powiedziałam, no dobrze, no to idę na studia. No i skończyłam licencjat. No i cały czas miałam w głowie ten pomysł bycia au pair. Jakoś chwilami tak mi wypadł z głowy, ale później znowu powrócił. Jeszcze z tak bardziej nasilonym pomysłem. Już na licencjacie na 3 roku już się szykowałam od początku 3 roku, że wyjadę. Także wiedziałam, że mogę dopiero wyjechać w czasie wakacji, kiedy obronię się na licencjacie. Ale już w styczniu, to było 5 roku wcześniej, już mówię, pierwsza rzecz, idę do agencji, żeby się zapisać, już się nie mogłam tak doczekać. I tak samo jak powiedziałam mojemu tacie, to tata mówi, nie. Nie. No i ale właśnie wtedy już byłam pewna swojej decyzji. W sumie teraz po czasie cieszę się, że tak wyszło, ponieważ ciężko byłoby mi się zmobilizować do zaczynania studiów od początku. No i też myślę, że jednak mając 21 lat w Stanach, troszeczkę więcej można. Prawda, zgadzam się. Dlatego muszę jechać jeszcze raz. Jak długo trwało szukanie rodzinki w twoim przypadku? W moim przypadku, muszę powiedzieć, że byłam troszeczkę wybredną osobą, ponieważ naprawdę czekałam na ten program bardzo długo, więc chciałam już mieć taki perfect match, że będzie mi pasowało we wszystkim. No i miałam sporo rozmów na Skype'ie, miałam takie 2 rodziny, do których chciałam jechać. Ale w końcu oni się rozmyślili już na końcowym etapie. W sumie no jedna się tak rozmyśliła, a później z drugą rozmawiałam już ze 3 razy na Skype'ie, czyli no na interview to jest bardzo dużo, tak? Tak. I w tym samym czasie wyszła mi rodzinka z Florydy. I właśnie, ja tego nie powiedziałam na początku, ale moim marzeniem od początku to była Floryda. To nie były Stany, nie był Nowy Jork, Kalifornia, moim marzeniem była Floryda. Okay. Więc ja zobaczyłam tą Florydę i w ogóle ta właśnie rodzinka, z którą myślałam się zmaczuje z Seattle, oni cały czas przekładali tą 4. rozmowę. Cały czas ta host mama przekładała, że o, może jutro, może pojutrze. No i w tym czasie, kiedy ona tak przekładała, ta rodzinka z Florydy weszła na mój profil. No i właśnie ja w sumie od razu tego samego dnia już z nimi sobie rozmawiałam na Skype'ie. No i zmaczywaliśmy się w sumie tego samego dnia. Bo moja opinia jest taka, że przez Skype'a nigdy nie poznamy ludzi. Nawet jakbyście rozmawiały, moim zdaniem, 50 razy na Skype'ie z tymi ludźmi, tak samo jak wy możecie udawać kogoś innego przed kamerą, tak samo ci ludzie mogą udawać kogoś innego, więc to jest tylko kwestia szczęścia, moim zdaniem. A co zadecydowało o tym, że podjęłaś decyzję o zmaczywaniu się z tą właśnie rodziną? Tak, to też jest ciekawe, ponieważ na początku w swojej głowie miałam pomysł, że nie pojadę do żadnej polskiej rodziny. Powiedziałam, że będę używać język polski. Ale właśnie hostka sama napisała mi w mailu, że, bo ona napisała do mnie po angielsku i sama powiedziała w mailu, że ja jadę tam uczyć się języka angielskiego, więc będziemy mówić po angielsku. No i w sumie no naprawdę znalazłam, no bardzo szybko złapałam z nimi kontakt. No zobaczyłam dziewczynkę, dziewczynka była przecudna. No i w sumie mówię, no po prostu poczułam też taką więź z nimi i mówię, no tak, to oni. No jeszcze no nie będę oszukiwać, że ta Floryda też troszeczkę zachęciła do tego. No jasne. I w rezultacie, czy ta rodzina okazała się być tym przysłowiowym perfect matchem? Tak, tak, okazała się. Jak komuś opowiadam o moim programie, to każdy sobie myśli, że ja oszukuję albo wymyślam. Też tak ponieważ mam. Naprawdę ja z moją rodziną przez 2 lata nie miałam żadnych problemów, żadnej kłótni.
Wow. Więc jeżeli czasami mieszkamy z przyjaciółką i się kłócisz, bo zaczynasz mieszkać z osobą, którą znasz, a tu jedziesz do obcych ludzi i naprawdę nie miałam żadnych z nimi problemów. Traktowali mnie naprawdę jak swoją córkę, wszędzie mnie ze sobą zabierali, wszędzie zapraszali. Jeżeli nie miałam ochoty, bo miałam swoje plany, też to było okej, tak? Mm-hmm. Nie czułam się zobligowana, że muszę z nimi iść, ale czułam się zawsze zaproszona. O, jeszcze powiem, że hostmama miała rodziców, którzy byli Polakami, którzy mieszkali pół godziny od naszego domu. Także to też było super, ponieważ jej mama w ogóle nie mówiła w języku angielskim. O. Także my jak tam jeździliśmy, to było dla mnie jak pojechanie do mojej babci. Do Polski. Tak, ponieważ był język polski, była polska telewizja i było polskie jedzenie. Wow, to naprawdę duży walor. A miałaś jakieś konkretne preferencje, jak szukałaś rodzinki, czy byłaś zupełnie otwarta, tylko po prostu no, szukałaś tego czegoś? To znaczy ja wiem też, że dziewczyny niektóre mają taki pomysł na siebie, że chcą na przykład tylko dwójkę dzieci albo tylko jedno. Ja byłam bardziej otwarta, nie miałam ani preferencji co do wieku, mimo że miałam doświadczenie bardziej z młodszymi dziećmi. Myślę, tylko trochę cię flirta ciągnęła. Trochę tak, ale myślę, że też każda sytuacja ma swoje plusy i minusy, no bo jasne. Jedna osoba powie, że miałaś fajnie, że miałaś tylko jedno dziecko, bo no miałaś tylko jedną osobę do pilnowania, ale z drugiej strony czasami masz dwójkę dzieci, które się same ze sobą bawią, tak. A ja cały czas byłam z nią. Ja miałam czwórkę i było wspaniale, a wydawało się, że to piekło. Wspomniałaś, że twoi hości pracowali obydwoje z domu. Dużo dziewczyn bardzo się tego boi. Moja chłopka też pracowała z domu i mnóstwo osób do mnie pisze z pytaniami, jak to jest, czy rzeczywiście jest tak źle i wszyscy radzą, żeby nie jechać do takich rodzin, bo patrzą na ręce, bo oceniają i tak dalej. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Więc tak, ja powiem od początku, mój host przez 2 lata codziennie, dzień w dzień pracował z domu. Moja hostka pracowała, ona chodziła tylko raz w miesiącu do biura, czyli też była praktycznie codziennie w domu. I tak, wydawać by się mogło, że to będzie najgorsza decyzja, ale ja myślę, że to wszystko zależy właśnie od człowieka, na jakiego trafimy. Bo równie dobrze czasami hości wychodzą oboje na cały dzień do pracy, a wracają na 2-3 godziny i potrafią tak nerwy popsuć ludziom, że dziewczyny jasne. Chcą brać rematch. A moi hości byli tacy, że zazwyczaj po prostu siedzieli u siebie w biurze. Mała miała 2 latka, jak przyjechałam, więc ona cały czas do nich biegała, prosiła o coś. I ja na początku też się stresowałam, mówię, jak oni zareagują na to, że ja nie mogę jej upilnować, ale oni nigdy nie powiedzieli mi czegoś, że ona tu nie może. Czasami jak kos miał po prostu jakiś bardzo ważny telefon i oni po prostu zamykali drzwi, to wtedy po prostu ona wiedziała, że nie może tam wchodzić. Ale nigdy nie było sytuacji, żeby oni się mi jakoś wtrącali, że było jakoś ciężko. A też powiem wam, że było to dla mnie trochę ułatwieniem, dlatego że ja mieszkałam bardzo blisko plaży i często chodziłam z małą na plażę. Jak wracaliśmy do domu, no to wiadomo, że chcemy się wykąpać. To było też dla mnie ułatwieniem, że hostka brała mało i hostka kąpała mało, a ja w tym czasie miałam czas dla siebie, żeby sama się ogarnąć. Mm-hmm. Czyli nie miałam sytuacji, że byłam pod prysznicem i się zastanawiałam, co zrobić z dzieckiem w tym czasie. A jakie kursy wybrałaś? Wybrałaś coś, co jest związanego z twoim zawodem, z twoim wykształceniem, czy coś zupełnie odbiegającego od tego? Więc ja zacznę od tego, że mieszkałam na Florydzie, gdzie wszyscy mówią, i to w sumie jest prawda, że jest mniej au pair na przykład niż koło Waszyngtonu DC. Więc dużo dziewczyn bierze po prostu kursy weekendowe. Ja chciałam mieć coś, co będę mogła pisać do CV, więc można sobie znaleźć kursy bez problemu, jeżeli się po prostu chce. Ja znalazłam sobie dla siebie kurs EKG, czyli to było coś naprawdę wspaniałego. Po tym kursie miałam tytuł technika EKG, wszystko było w języku angielskim, ale nauczyłam się takich rzeczy w sumie, których nie miałam nawet na studiach, mm-hmm. na przykład odczytywanie zapisu EKG. Później zrobiłam też kurs terapii dożylnej, który też był związany z moim zawodem. To też było w sumie fajne, ale to była taka powtórka, ale w języku angielskim, także to było też coś innego. Tak, to jest walor. No i później zrobiłam jeszcze kurs hiszpańskiego pierwszy. To były kursy moje na pierwszym roku. I później na drugim roku zrobiłam sobie język angielski. Mimo, że ten język angielski był naprawdę podstawowy, mm-hmm. zaczęliśmy pierwszą lekcję od tego hello, what's your name? Czyli na początku byłam troszkę zawiedziona, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że będąc w Polsce wpisuję to do CV i nikt z pracodawców nie wie, jaki to był poziom tego angielskiego, tylko mam amerykański college, kurs języka angielskiego. Tak. I później wziąłam sobie też bardzo wspaniały kurs redukcji akcentu w języku angielskim. To wow. było coś wspaniałego, nauczycielka była cudowna. I ona dostosowywała się do każdej osoby, bo było najwięcej osób, które mówiły po hiszpańsku ze mną,
I to nie było takie jakieś ogólne rzeczy, ale głównie ona się dostosowała do osób personalnych. Mm-hmm. Na przykład ja mam problem z tym, na pewno nawet teraz, że mówię bardzo szybko i w języku angielskim też mówiłam szybko, więc niektórym osobom ciężko jest mnie zrozumieć. Mm-hmm. I przez całe życie w sumie ja sobie nie zdawałam z tego sprawy. Wszyscy mi mówili często, co? Ale dopiero ta nauczycielka mnie tak zwalniała ze wszystkim i dzięki niej w sumie tak zaczęłam się zastanawiać, żeby mówić wolniej w tym języku angielskim. Przydałoby mi się to. Tak, no bo jednak my mamy inny akcent dla tych obcokrajowców i im jest ciężej zrozumieć nas. Jasne. I później jeszcze ostatni kurs, jaki wzięłam, to był hiszpański numer 2. To był właśnie drugi poziom, ale powiem szczerze, że miałam rok przerwy po tym pierwszym, więc troszeczkę nie ogarniałam już na tej dwójce. Okej, ale na pewno te kursy wzbogaciły twoje CV. Bardzo, bardzo szczęśliwa z tego bardzo powodu, fajnie. Tak. A jak spędzałeś swój czas poza pracą? Więc ja jestem osobą, która jest dosyć aktywna. Ja mogę na palcach jednej ręki policzyć, ile dni spędziłam w weekendy, żeby po prostu siedzieć w domu. Mhm. Naprawdę zawsze planowałam sobie jakieś zajęcia.